Jeżeli chodzi o wspomnienia odnośnie mojej osoby i związane z Górnikiem Męczna, to tylko są wspomnienia meczowe, tak? Mecza, które wygraliśmy przede wszystkim tutaj na własnym boisku z topowymi drużynami polskiego futbolu, można powiedzieć, czyli Legia, Lech, Wisła, no z tymi drużynami wszystkimi wygraliśmy Łęcznie. Mówię, no to są takie bardzo miłe i fajne wspomnienia, bo fajnie się człowiekowi grało, gra i patrzy, jak jest stadion zapełniony do ostatniego miejsca i przede wszystkim wygrywa z takimi drużynami. Dla mnie osobiście najbardziej emocjonujący mecz to był z Grochlinem Grodzisk tutaj, gdzie wygraliśmy 2-1, gdzie przegrywaliśmy 1-0 po strzale Krzyżanaca, bodajże Sławek Nazaruk wyrównał na 1-1. 45. minuty nie strzeliłem karnego, trafiłem w słupek, ale 93. akurat Mirek Budka mi dograł fajną piłkę, strzeliłem na 2-1 i wygraliśmy ten mecz. No na pewno wszystkie mecze, które graliśmy tutaj, to, w których człowiek uczestniczył, są moimi fajnymi wspomnieniami, bo powiedzmy szczerze, że Łęczna i Górnik to jest jak na polskie warunki takim małym klubikiem. Łęczna jest małym miastem, ale mówię, zawsze staraliśmy się być takim Janosikiem, mówi, zabierać tym bogatszym i ucierać im nosa do tej Łęczy. Wygraliśmy tu dużo meczów, awansowaliśmy, mówię, no i to jest największa radocha dla każdego piłkarza, bo ja powiedziałem, wracając kiedyś z Rumunii po półrocznym pobycie, tam powiedziałem, że moje marzenie jest awansować z Górnikiem Ekstraklasy i to marzenie się spełniło. Ludziom pracującym w Górniku, kibicom przede wszystkim i nam, i piłkarzom dużo, dużo sukcesów, jeszcze więcej niż do tej pory w Ekstraklasie. Bardzo dobre gry, złapanie się do tej czołówki, czyli do tej ósemki, tak powiedzmy, i na pewno jeszcze parę sponsorów, bo kasiora się zawsze przyda. A mówię, tym ludziom, którzy przeważnie przychodzą na tę trybunę B, dużo, dużo mówię, cierpliwości, jak patrzą na naszą grę i dużo świętowania po wygranych meczach, bo mam nadzieję, że tych wygranych meczów będzie dużo do końca tego sezonu.